Giełdy samochodowe w Lubinie odbywają się co weekend. Ta, 18 czerwca, będzie miała jednak nieco inny charakter. Chcemy spróbować cyklicznie zorganizować giełdę, ale bardziej motorową, motocyklową i coś na dwóch kółkach z uwzględnieniem właśnie quadów. Impreza przeznaczona będzie głównie dla fanów motocykli, quadów i militariów. Przewidujemy, że w trakcie tego spotkania będzie można zobaczyć motory, sprzedać, kupić, może rowery, może quady. Oczywiście wszystko, co związane jest z turystyką motorową, czyli kaski pewnie będą, wystawcy jakiegoś tam ubiorów, sprzętu towarzyszącego, akcesoriów motocyklowych, pewnie i rowerowych i też nakłady. Wydarzenie będzie miało charakter piknikowy. Organizatorzy przygotowali atrakcje dla najmłodszych w postaci placu zabaw oraz pokazów militarnych. Przewidziano także rodzinne grillowanie z muzyką na żywo. Planujemy, że rozpoczyna się impreza od 10:00, końca imprezy nie zapisujemy. Przez cały czas chcemy zapewnić atrakcje, więc tak długo jak będziemy się tu bawić, będziemy zadowoleni z tego wspólnie, tak długo będzie trwała impreza. Opłaty obowiązują handlowców, którzy będą się prezentować na stoiskach. Dla odwiedzających wstęp będzie bezpłatny.